Muntok. Następne pytanie. Czy oszukiwałaś faceta, z którym nie chciałaś iść na randkę? No to wiesz co, to tak trudno odpowiedzieć. I trochę i tak, i nie. I tak, i nie. Bo tak bo... można było wybrnąć, żeby nie iść po prostu. Czyli to tak, nie jest takie oszukiwanie. Ale znowu, no co, no zrobić mu, nie podobasz mi się, nie pójdę z tobą na randkę. Czyli dyplomacja. No to nie, jednak. Czyli jakaś dyplomacja, no tak. Grażyna Wolszczak mówiła co, jak nie chciała iść? Że zajęta jest na przykład. Tak, nie, mówię, ty nie, próbę, mówię, daj spokój, no co ty, nie, albo mówiłam tak, Jezus, jak ci dziękuję, mówiłam, naprawdę, to mi taką sprawę, ja wręcz przyjemność, że ten, no, ale akurat nie trafiłeś w ten moment, wiesz, że albo nie chcę z nikim być, albo... To ty mu dobrze robiłaś, że się czuł szczęśliwy, jeszcze dziękował za to, że ty nie idziesz, bo mu tak dziękowałaś, że, ty, tak, że on ci tak, to zaproponował. Tak, kiedyś właśnie nocowałam u kolegi w mieszkaniu i właśnie to, dokładnie taka sytuacja, że tak w którymś momencie tak się ten... I właśnie ja tak mówię, słuchaj, naprawdę to strasznie ci dziękuję, bo jakbyś nie spróbował, to bym miała, wiesz, no może bym się... A tak to się czuję dowartościowana. No i później się już ja śpię w tym jednym pokoju, on w drugim i tak słyszę, oj, czuję, że za szybko zrezygnowałem. I to było tak słodkie. Ugotowałem się strasznie. Mund.